Tak wygląda Radomski Czerwiec 76 w telefonie komórkowym. Elektroniczna wersja komiksu jest już gotowa. Jej aktywacja nie sprawi problemów, zapewniają pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu. Trzeba jednak mieć tablet lub telefon z systemem Android. Najprościej jest wejść na stronę internetową Instytutu Pamięci Narodowej. Tam jest taka specjalna zakładka, komiks Radomski Czerwiec 76. W momencie, kiedy tą zakładkę uruchomimy, otrzymamy tą aplikację i będziemy mogli ten komiks na swoim urządzeniu oglądać. Radomski Czerwiec 76 to komiksowy opis wydarzeń, jakie miały miejsce w Radomiu w czerwcu 1976 roku. Wówczas na ulice miasta wyszli robotnicy, którzy sprzeciwili się drastycznym podwyżkom cen. Czytelnik śledzi wydarzenia poprzez pryzmat losów postaci historycznych i zwykłych radomian. Wydarzenia czerwca 76 roku są tymi najważniejszymi wydarzeniami w najnowszej historii Radomia. No i trudno sobie wyobrażać, żeby tak ważne wydarzenia nie znalazły odzwierciedlenia w naszej pracy. No a skąd wersja komiksowa? No dlatego, że po prostu chcieliśmy dotrzeć za pomocą takiego typu wydawnictwa do młodych ludzi. Autorem ilustracji w komiksie jest radomski plastyk Przemysław Ochnia. W pracę nad projektem zaangażowali się także pracownicy radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Arkadiusz Kutkowski i Paweł Sesanka. Elektroniczna wersja została wzbogacona o warstwę dźwiękową. Stanowcze słowa dyrektora. Dość tego! Wychodzimy z zakładu, ludzie! Głosu bohaterom użycza Waldemar Ochnia.